Nazywam się Tomasz Tomasik, z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Moja historia z masażem zaczęła się 12 lat temu. Od 7 lat prowadzę szkolenia, a od 3 lat prowadzę Akademię SPA, gdzie specjalizujemy się głównie w technikach masaży orientalnych i japońskich liftingujących masaży twarzy. Kobido to niepowtarzalna sztuka masażu. To rytuał podlegający ścisłym regułom, bazujący na tradycji medycyny chińskiej. Większość manualnych technik masażu działa na powierzchni skóry, natomiast Kobido, ze względu na swoją intensywność i zaawansowane działanie poszczególnych technik, działa na dużo głębszych warstwach naszej skóry i mięśni. To najbardziej zaawansowana technicznie forma japońskiego masażu twarzy w Japonii, jeśli nie na świecie. Możemy powiedzieć, że Kobido zawiera największą ilość technik i największą ilość zestawów technik manualnych. Terapeuta, wykonując różnego rodzaju manipulacje ręki, wpływa swoją pracą na różne aspekty. A więc jeśli technika wykonywana jest powoli, klient ma się zrelaksować, niwelujemy napięcia mięśniowe. Jeśli przechodzimy do technik najbardziej charakterystycznych dla Kobido, to oprócz mocnej stymulacji skóry mamy oczywiście osiągnąć efekt intensywnego liftingu i wygładzenia tkanek. Cały masaż Kobido składa się z 5 etapów. Cały masaż trwa około 50 minut. Pierwsza część masażu to masaż tkanek głębokich, wykonywany na sucho, bez poślizgu. Część masażu tkanek głębokich ma za zadanie przede wszystkim zniwelować nam napięcia mięśniowe, a więc wygładzić te delikatne zmarszczki mimiczne. Następnie przechodzimy do drugiej części głębokiego relaksu. Ta część ma za zadanie przede wszystkim, oprócz samego zniwelowania napięć mięśniowych, dodatkowo usunąć emocjonalne napięcia z naszego ciała. I dodatkowym aspektem tej części relaksacyjnej jest przede wszystkim poprawa krążenia, a więc poprzez poprawę krążenia wpływamy również na lepsze ukrwienie, transport składników aktywnych i tlenu, a więc już nasza twarz powinna się zmieniać po tych dwóch pierwszych częściach wstępnych. Następnie przechodzimy do elementu drenażu limfatycznego. I czwarta część to ta najbardziej charakterystyczna właśnie dla masażu Kobido, czyli wykonujemy techniki intensywnego podszczypywania, ruchy perkusyjne, ruchy ugniatania, podszczypywanie z podbieraniem. Wszystkie te techniki mają wpłynąć przede wszystkim na usunięcie napięć, ale na usunięcie również napięcia, które wpływa na zawrożenie mięśni i ich funkcji. Ostatnia, piąty element to część masażu akupresury liftingującej, a więc praca na poszczególnych punktach, które wpływają na stymulację danego mięśnia, ale jednocześnie też musimy pamiętać o całym aspekcie zdrowotnym, czyli poprzez cały masaż wpływamy również na wyrównanie całego bilansu energetycznego naszego ciała. Cały kurs Kobido trwa 3 dni. Koncentrujemy się przede wszystkim na praktyce, ale pamiętaj również, że na kursie jesteś również odbiorcą masażu. Na tobie również pokazujemy pewne elementy masażu, tak abyś odczuł, z jaką intensywnością, z jaką siłą wykonać odpowiednie techniki. Pamiętaj, że klient stawia na jakość, jest coraz bardziej wyedukowany, a więc ty dodatkowo też musisz koncentrować się na tym, aby twoje elementy masażu były na najwyższym poziomie. A więc najlepsza inwestycja to inwestycja w samego siebie. Zapraszam Cię więc na kursy Kobido, które odbywają się w całej Polsce cyklicznie, w Gdańsku, w Warszawie, w Szczecinie, w Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Wszelkie informacje możesz zobaczyć na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Do zobaczenia.